Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w trzecim odcinku z serii Zagrajmy w... Ojejku, co ja wczytałam za save'a? Nie tego, co trzeba. Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja w imieniu króla. Moi drodzy, ja sobie nadgoniłam to, co miałam i teraz dzięki temu mamy więcej punktów nauki. Czyli zrobiłam to tak, jak chciałam to zrobić. Mamy ich konkretniej 8. Wszystko się powinno zgadzać, ilość expa jest taka sama. Myślę, że ilość przegadanych rozmów jest też taka sama. Czy będziemy zaczynać od dialogów? Moglibyśmy. Dlatego, że jedna osoba ma... Kurde, ja i tak nie mam tyle punktów, dlatego byśmy potrzebowali dobić nowy poziom. Ale myślę, że możemy na samym początku porozmawiać. Dlatego, że okazuje się, że z Ralphem jeszcze możemy dokończyć rozmowę na temat książek. Więc zacznijmy od tego. Masz może inne księgi? Nie. Czyżbyś coś jeszcze znalazł w moim kufrze? Nie bądź taki pamiętliwy. Ubolewam, że teraz tak się gorączkujesz. No dobrze. W porządku. Co, teraz szukasz innych ksiąg szkoleniowych? Tak, Ralph. I Bruno nie potrafił mi powiedzieć, gdzie mogę je znaleźć. O tym było wiadomo od dawna. A próbowałeś szukać w szafie, gdzie zazwyczaj leżą księgi? Przecież jeszcze nie. Już o tym wcześniej. A gdzie jest ta szafa? W pokoju kapitana. Może księga nadal tam jest? To nie mój problem. No, Bruno o tym na pewno by mi powiedział. Zresztą, zajrzeć nie tak zaszkodzi. Dalej być nie może. Masz może inne pomysły? No, być może ktoś je wypożyczył do czytania. O, niedobrze. Księgę o strzelaniu z Kuzi mógł wziąć ktoś ze zbrojnych, popytaj u nich. Księgę tak o broni jednoręcznej mógł wziąć każdy, to będzie trudno ustalić. A księgę o zwiększaniu siły mięśni. Nie mój problem. Wiesz coś o niej? No, sam niegdyś czytałem tę księgę. Czemu ale to było nie bardzo słucha? Dawno, a gdzie się potem podziała, oczywiście, nie wiem. Tak czy inaczej, w tej księgi nic przydatnego nie zaczerpnąłem i w ogóle czytałem ją tylko pobieżnie. Dlaczego? Nie potrzebuję. Czyżby to było tak trudne do zrozumienia? Tak, trudno z powodu obfitości błędów w tekście. Nie wiem. Ponadto teoria Haususa jest zupełnie banalna. Pojęcia nie mam, jak taki bełkot można uważać za klasykę. Teorie Haususa mogą zainspirować tylko tych, którzy nie są przyzwyczajeni do myślenia, a wolą używać mowy pięści. Więc kogoś, kto jest przepełniony agresją i z małą ilością mózgu. Przy okazji, jeśli się zastanowić, to wśród nas jest taki jeden. Nie wiadomo już, komu można no tak. ufać. W każdym razie dziękuję za pomoc, Ralph. Przykro czemu mi, ale w niczym więcej nie mogę ci pomóc. Dobra, my i tak więcej nie potrzebujemy informacji. Tą księgę ma właśnie Herbert. I ja już ostatnio chciałam z nim o tym pogadać, ale on, no jakby nie miałam tej opcji, ponieważ nie przegadaliśmy jej z Ralphem. A trzeba ja mogę o dwóch rzeczach z nim porozmawiać? Czy ja coś nie przeklikałam sobie? Tak mi się hej, Herbercie, słyszałem. Tak, to co? Już rozmawialiśmy z nim, nie przeklikałam tego, ale to nam się przyda. Naprawdę nie mój problem. Witaj, Herbercie, mogę cię o coś zapytać. Czego ty chcesz, człowieku? Zasłużył na coś takiego. Zostaw mnie w spokoju, rozumiesz? Trzeba spróbować inaczej. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać. Hej, Herbercie, znasz może wielkiego Herkulsa Haususa? Mam własne zdanie co? Na ten temat. Znasz Haususa? Nie spodziewałem się tego po takim mięczaku jak ty. Można to było zrobić. Oczywiście, że go znam. Inaczej. I uważam, że jest po prostu wyjątkowy. Wiedziałem. Właśnie tak, człowieku, czytałem jego księgę. Doskonała rzecz. Po prostu nic genialna, nie wiem. Mówię ci. Co więcej, to była pierwsza księga, którą zdołałem zrozumieć. A już nie wiem, tak mi się spodobała, wierzyć. Że postanowiłem ją sobie zatrzymać. Naprawdę. Posłuchaj, mogę na nią zerknąć. Ludzi. Nie, człowieku, nie możesz. I to jest ostateczna odpowiedź. Zostawię to w nie uda ci się przeczytać Haususa, rozumiesz? To księga tylko dla prawdziwych mężczyzn. Wiedzieć, a teraz lepiej, zostaw a? Mnie w spokoju. Nie obawiasz nie się, że ktoś ukradnie księgę. Że jak? Ukraść mi Haususa. To naprawdę mi, Herbertowi. Chyba oszalałeś, człowieku. Więc ukryłeś ją w jakimś odosobnionym miejscu. Bzdura, człowieku. Księga Haususa jest w moim kufrze. Posłuchał mnie. A klucz noszę przy sobie, rozumiesz? Więc nikt nie ukradnie mojego Haususa. To po prostu oczywiste. Rozumiesz? Tak, tak, rozumiem. Tak, no oczywiście. On ma to w swoim kuferku, a my potrzebujemy się właśnie do tego nauczyć otwierania zamków. Ale zanim do tego dojdziemy, to wypadałoby stąd wyjść. Fajnie by też było pogadać z Bruno, on chyba powinien być na dole. Tak jest. Może niekoniecznie o naborze na statek,
ale możemy porozmawiać o szkoleniu, ponieważ przeczytałam księgę do zręczności. W sprawie szkolenia. Tak? Dobra. O co chodzi? Bruno. Przeczytałem księgę hrabiego Canvasa o rozwoju zręczności. Tak. Doskonale. W swoim czasie ta księga bardzo mi pomogła. Niestety, jej autora spotkał smutny koniec. Słyszałeś o tym? Nie. Co się z nim stało? Cóż, sława hrabiego Canvasa, jako bardzo zręcznego człowieka, wywołała u niego manię wielkości. Pragnął, żeby jego zręczność przyniosła mu złoto i władzę i w efekcie przyłączył się do grupy ludzi, którzy, że tak powiem, niespecjalnie przestrzegali królewskiego prawa. W sumie, to bardzo się wzbogacili. Jednakże kiedy rosnąca liczba skarg na niego dotarła do króla, w tym czasie Erha Obarai, rozkazał ująć Canvasa i jego wspólników. Hrabia został sprowadzony do Gafi, gdzie gnił w więzieniu do końca swojego życia. Jednakże jego księgi, napisane podczas pobytu w więzieniu, to nie jakieś tam bulwarowe czytadła. To prawdziwa klasyka. Ach tak, żebym nie zapomniał. Zostaw ją lepiej u mnie. Dobra, mamy z nim jeszcze do pogadania, ale ja na razie nie będę o tym rozmawiać. Mamy odnośnie klucza do komnaty. I coś mi tutaj nie pasuje. Nabór na statek. Aha, musimy dokończyć szkolenie. Dobra, czyli po szkoleniu możemy zagadać. Możemy też napisać list do rodziców, ponieważ tutaj gdzieś było miejsce do pisania, chyba tutaj? Czy u Marboda było może możliwość napisania? Pulpit? Nie, musimy iść na górę. Dobra, to od razu to zrobimy. List do rodziców to jest zadanie, które i tak zakończymy dopiero bodajże w trzecim rozdziale, czy coś takiego? Jezus kochany, gdzie jest ten stół? Tu jest. Ale możemy napisać. Napisano list. Nie wiem, czy można być tego pewnym. Możemy go przeczytać. Droga mamo i tato, już od dawna nie dostałem od was żadnej wiadomości. Co tam u was? Mam nadzieję, że u was wszystko w porządku. Niestety nie mogę powiedzieć, kiedy ponownie was odwiedzę. Ale mam nadzieję, że wkrótce znów się zobaczymy. Wasz Roland. No popatrz, już mile. Na razie wam nie będę zdradzać, kim są rodzice Rolanda. I też w ogóle nie pokazałam wam jeszcze mapy. Mapa tutaj to jest taka wyspa okrągła, więc poruszamy się tak naprawdę po okręgu i każda droga zaprowadzi nas wszędzie, więc nie da się tutaj zgubić. Z takich rzeczy pomniejszych mam sakiewkę do otworzenia. Nie wiem skąd i dlaczego nie jest otwarta, ale to jest inna sprawa. I co? Odcinek nam mija, myśmy w sumie nic jeszcze nie zrobili. Nie, no dobra, zrobiliśmy troszeczkę. Podstawowe szkolenie, alchemik, list do rodziców. Tak. Nasz bohater jest z Korinis ogólnie, więc... Także no, będziemy na Korinis tak później. Dalej być nie może. Tutaj modyfikacja nas prowadzi po bardzo wielu miejscach. Jest Herbert, jest Ralph. Potrzebujemy wbić poziom. Tylko żeby wbić poziom, to na pewno nie wbijemy go tutaj. Dlatego, że... No nie zrobimy już za wiele. Musimy stąd wyjść. Skoro nam się brama otworzyła, to warto będzie z tego skorzystać. Dzień dobry, witam. Można pójść do wioski? Oczywiście, że można. Skąd takie pytanie? Czy widzisz, abym próbował cię zatrzymywać? No i dobra, możemy już wyjść. Ja sobie lokatorek włączę, bo w sumie był wyłączony. Tu możemy sobie pospacerować, ale też musimy dosyć ostrożnie. Dlatego, że moglibyśmy już iść po tą pieśń Olega, mamy takie zadanie zresztą. Ale nie pójdę tam, ponieważ jej strzegą czarne gobliny. A jak się domyślacie, czarne gobliny to jest masakra. Jest to też zresztą prawda największa, że to jest masakra. Mamy tam pierwszego przeciwnika. Nie wiem, czy sobie z nim poradzę. Wydaje mi się, że chyba tak. Szczególnie, że mamy mały poziom. Jeszcze możemy sobie łuk założyć. Nie wiem, dlaczego mi go gra zdjęła. Czasami się tak dzieje, że mamy zdjęte niestety to i owo. Przed nami pierwszy przeciwnik. Atanowski krytoszczur. One troszeczkę gryzą. Ale tak jak mówię, i tak nam to niewiele da, ponieważ no dalej nie pójdę przez te gobliny, nie? Jest ich tam dosyć dużo. Chyba, że jeżeli zmieniamy poziom trudności, to na przykład jest ich mniej, ale nie wydaje mi się. One gryzą dosyć solidnie.
Ja też mogłabym, wiecie, się postarać je bić trochę lepiej, ale komu by się chciało? Jestem ciekawa, jakbyśmy sobie poradzili z łuku. Widzę, że one mają 17 obrony. Okej, okay, ładnie, nie powiem. Ale czy to jest lepsze od bicia mieczem? No nie wiem. Okej, okay, mamy 84% nowego poziomu. Fajnie. Ale to i tak nam nie daje zbyt wiele. Bo tu są właśnie te gobliny. No jest parę zwykłych, ale tam jest jeden czarny i ten czarny to jest masakra totalna. Zresztą, ile ja mam strzał? Mam jedną strzałę. A kuszy? Kuszy nie mam żadnej. Wiecie, to jest też tak, że my w sumie daliśmy sobie właściwie w kuszę, nie? Więc tutaj radzenie sobie siłą to jest troszeczkę, znaczy się zręcznością, to jest żart. Jak widzicie, no one nie mają dużo HP, ale jak one się wszystkie na mnie rzucą, to nie będzie zbyt przyjemnie. O, widzę, że gra nam... A nie, dobra, jednak mi podświetliła ten pień. No ja pamiętam, że ja tutaj kiedyś robiłam manewry wymijające i tym podobne sprawy, ale czy to jest takie w 100% dobre? Nie sądzę. Możemy się spróbować z tymi goblinami, ale wydaje mi się, że to będzie umieranko level 1000. Tego czarnego goblina najpierw moglibyśmy zasadzić. No mam jedną strzałę, więc ja niewiele zrobię. Wiecie, jakby gra nas uczyła, jak tutaj wymijać te gobliny, ale jak atakuje nas ich parę, to jest problem. Więc ja się już wczytam. Przyjdziemy tutaj, jak będziemy troszeczkę mieli więcej HP i będziemy troszeczkę silniejsi. Ja powinnam szybciej używać tego przyspieszenia. Szybciej używać przyspieszenia? Częściej, matko, co ja gadam. Dobra, czyli jak widzicie, tutaj gobliny jednak stanowią problem. Ale my się przejdziemy do tej wioski, ponieważ tam będą na pewno jakieś fajne rzeczy. Ja się też zastanawiam, bo powinniśmy znaleźć gdzieś teleporter do tej twierdzy. A nie widziałam na razie nigdzie. Są też właśnie krwiopijcy, więc tutaj bym się raczej skupiła na nich. Szczególnie, że ta jedna już się nadstawia. Do mnie przystawia. No, dawaj. Musimy się też jak najszybciej nauczyć skrzydeł i tym podobnych rzeczy. Ale to już za niedługo, jak będziemy... Jezu, jak to się nazywa? No, za niedługo ogólnie. Jak tylko znajdziemy myśliwego, ale też wypadałoby iść najpierw w jego stronę. Dobra, tutaj ładnie się udało. A tutaj co jest jeszcze? Okej, kolejna krwiopijca, no to dobra. Myślę, że zanim w ogóle jeszcze dojdziemy do wioski, to ja zdążę sobie tutaj wbić poziom. To też dobrze wam powiem, bo od razu byśmy się wrócili, nauczylibyśmy się otwierania zamków, moglibyśmy tą książkę zdobyć, a to też by nam dało trochę expa. Dobra, nie bij mnie już. Trochę się dałam podziobać, ale dobrze. Niech już tak będzie. Pozbieramy roślinki. Tam są ścierwojady. W sumie jesteśmy nad tym myśliwym tak naprawdę. Nad jego głową. Tu jest właśnie w tym lesie bardzo dużo dziadostwa. Więc warto będzie to ogarnąć. W ogóle jest też dużo roślin. Tutaj nawet ktoś jest. Johan. W sumie to Johan jest postacią, która da nam chyba jedno z pierwszych zadań. Siema, Johan. Hej, ty. Witaj, Johan. Jak robota? A, witaj, Rolandzie. A jak ma wyglądać? Zawsze ta sama charówka. Nie powodzi mi się tak dobrze, jak strażnikom i paladynom króla. Po prostu stoję tu całymi dniami, nie mam na to czasu. No cóż, teraz nie mamy zbytnio zajęcia, ale kiedy zjawią się tu orkowie, to będziesz chwalił Innosa, że tu jesteśmy.
I wtedy my, zbrojni i paladyni, pokażemy, że nie jesteśmy tak bezużyteczni. Tak, tak, masz rację, Rolandzie. Nie miałem zamiaru ciebie urazić. Wszystkie problemy doprowadzają mnie do szaleństwa. Dobra, widzę, że na razie nie mogę z nim porozmawiać za dużo. Zostało nam 5 punktów, żeby zdobyć nowy poziom. To jest aż trochę śmieszne, nie? Proszę bardzo, rdeścik polny. Też wypadałoby właśnie zarobić pieniądze, bo mamy... Potrzeba nam tak naprawdę 5 tysięcy, żeby wykupić wszystko. Wszystkie eliksiry życia. A z tego, co pamiętam, to nie jest jedyną osobą tutaj, która to sprzedaje. Sama widziałam. Gościu w tym. Wiecie gdzie. Aha, to jest pod teksturami, dobra. Tu możemy sobie pozbierać rzeczy. Kurde, fajnie by było wbić nowy poziom. Ale to nie będzie takie proste, coś mi się wydaje. Wiecie, brakuje nam tylko 5 punktów. Tak naprawdę jeden szczur by wystarczył. Czemu to jest pod teksturami, te rośliny? Co tu się dzieje? No nie, teraz będę tutaj przebiegać i będę miała takie, że nie mogę tego zebrać. Czemu tutaj nie pojawia się żaden losowy szczur? Bym miała trochę ekspa za niego. Chrząszcz by mi wystarczył. Cholera jasna. Mam 99%. Chryste, panie, no błagam. Dajcie mi jakiegoś szczura, cokolwiek. Już myślałam, że kolejna... Właśnie, cierniowce tutaj też są. Księżycowe cierniowce. One są chyba potrzebne do zadania? Albo mi się źle kojarzy, ale chyba nie. Tam coś jest po drugiej stronie. Ale tam też są topielce, jest ich bardzo dużo. O, Johan już wrócił, widzę tutaj. Ja sobie pozbieram przedmioty. Rum. O, siema, bo ty tutaj pracujesz, no tak, zapomniałam. Mam nadzieję, że się nie obrazisz, że sobie zabrałam te rzeczy. Tu jeszcze coś było. Tutaj już jest drabina, która będzie potrzebna do zadania. Mogę ją zebrać, więc... Zbierzmy ją od razu. Dobra, nie, bo tutaj będę miała wylew. No właśnie, bo ta drabina jest potrzebna tu. Czy ja mogę jej użyć teraz? Spróbujmy wyjąć tę drabinę. Ja też znalazłam mieszek chyba? Nie, nie, nie znalazłam mieszka. To straszne, mam tylko 3 wytrychy, mam sen. Gdzie jest ta drabina? Znaczy nie wiem, czy już teraz mogę w sumie to zrobić. Jest drabina. Podejrzewam, że potrzebuję mieć zadanie, żeby użyć tej drabiny, więc na razie jej nie użyjemy. No dobrze. Chciałabym wbić poziom. Czy ty się obrazisz, jeżeli ja sobie z tego straganiku wezmę rzeczy? Chyba nie. To dobrze. A jak ci wejdę do chaty, to się obrazisz? Mam nadzieję, że nie. Nie. Zresztą ta kobitka jest bardzo fajną kobitką. Nasz główny bohater bardzo ją lubi. Ale o tym się dowiemy później. Nie będę wam też tak spoilerować, bo to, że ja grałam jakby, to nic. O Jezu, jak dobrze. Pięknie. Nie ma to jak wbijanie expa na szczurach, nie? Dobra. To wiecie co, wrócimy na szybko na górę. Ja się od razu nauczę otwierania zamków. Czy będziemy dzisiaj okradać cały garnizon? No wydaje mi się, że nie. Chociaż byłoby to na pewno bardzo przyjemne. Ale myślę, że na taki... Że ja sobie pookradam chyba poza odcinkiem te rzeczy? Albo zrobimy taki typowy jeden odcinek z kradzieży? No bo trochę sobie tego nie wyobrażam, jakbyśmy mieli to wszystko razem kraść, bo jednak tutaj jest tego dosyć dużo. Jest bardzo dużo kufrów do otwierania. To jest taki największy, wiecie, problem tego. Odnośnie kradzieży kieczonkowej, to gra nas tego nauczy później, dużo później. Nie wiem, czy nie dopiero w drugim rozdziale gdzieś. Ale na pewno nie w tej pierwszej lokacji, dlatego tutaj no nie przyjdzie nam tych ludzi okraść szybko. Czy Ralf jest na swoim miejscu? Tu jesteś. Chodź tu od razu i naucz mnie otwierania. Pokaż mi, jak otwierać zamki.
Nie chcę już. Otwieranie zamków to swojego rodzaju sztuka. Potrzeba do tego dużo wyczucia i kilka dobrych wytrychów. I to jest. Jednak niektóre skrzynie mają specjalne zamki, które można otworzyć tylko odpowiednim kluczem. Tak jakbym nie miał. Kiedy więc klękniesz przed zamkiem, przekręć wytrych w lewo lub prawo. Jeśli przesuniesz go zbyt mocno lub zbyt szybko, złamie się. Ale im więcej nabędziesz w tym doświadczenia, tym łatwiej będzie ci posługiwać się wytrychem. No cóż, pokaż mi swoje wytrychy. Później musiało się to zdać. O, masz też niepamięć, masz bardzo dużo wytrychów. Masz klucze, jakbyśmy któryś zgubili do którejś drzwi. No i dobra, teraz możemy okraść Herberta z jego księgi i będziemy mogli zakończyć to szkolenie pod względem książek. To przecież oczywiście. Tu jest kufer Herberta. On jest taki, jak widzicie, na wpół czerwony, a na wpół jakby pomarańczowy. To oznacza, że możemy go otworzyć albo kluczem, albo wytrychem. Dobra, spróbujmy tak. Lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, prawo, prawo. No, złamał mi się wytrych. F12. To było lewo, prawo, prawo, lewo chyba. Lewo, prawo, prawo, lewo. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, prawo. Dobra, jeden wytrych to mnie tam nie boli. Nie będę się szczytywała, chociaż mi zostały chyba teraz tylko dwa. Ale i tak na razie nie zamierzam tutaj za dużo kraść. Jak stać się silniejszym? Mamy dodatkowe punkty doświadczenia i siłę. Znajdźmy Bruna, żeby mu od razu o tym powiedzieć. Nic tego nie zmieni. Teraz już nam zostało tylko punktami sobie dobijać te rzeczy. Czy Bruno jest tutaj? Nie ma go tutaj. Czy Bruno był na górze? Możliwe, że był na górze i go nie zauważyłam. Jesteś tutaj? Nie wiem, że to nie poszło lepiej. Chyba nie, Bruno jest chyba gdzieś na zewnątrz. A która jest godzina w grze? 15, to Bruno w teorii powinien tu być, ale jego tutaj nie ma. Czy tu w ogóle Volker sobie przyszedł, jest Herbert? Tu jest Bruno, siema. W sprawie szkolenia. Tak? O co chodzi? Okej, nie wiem dlaczego. Nie było słychać w ogóle jakby tej Iwony. Co tutaj się stało? To chyba przez to przyspieszenie. Witam. Tak jest. Jeszcze raz. W sprawie szkolenia. Tak? O co chodzi? Przeczytałem księgę Haususa o rozwoju mięśni, chociaż najpierw musiałem rozszyfrować kilka słów. Tak, niestety, oryginalna wersja księgi nie została poddana korekcie, więc miejscami ciężko się ją czyta. Ale jednak autor zrobił na mnie wrażenie. Może nie miał za dużo w głowie, ale za to był silny jak niedźwiedź. Rozpoczął swoją karierę od jednego udanego uderzenia pięścią. To dało mu przydomek Herkul Hausus. Jak go wcześniej nazywano, nikt nie wie i zapewne nikt już się tego nie dowie. Zresztą, Herkul Hausus wiedział, jak nauczyć innych swoich umiejętności. Używając prostych, zrozumiałych słów, zapoznawał swoich czytelników z podstawami szkolenia siłowego. Tę księgę powinien obowiązkowo przeczytać każdy wojownik. Ach tak, żebym nie zapomniał. Zostaw ją lepiej u mnie. Dobra, stary, czy ja mogę ci coś jeszcze powiedzieć w sprawie tego szkolenia? Tak? Nie. Czyli musimy się nauczyć odpowiednich wartości, jeżeli mówimy o sile i zręczności. Możemy pogadać o komnacie alchemika. Oliver mi powiedział, że masz klucz do komnaty alchemika. Oczywiście, mam go. Jak już ci mówiłem, od czasu do czasu tam zaglądam, by uzupełnić zapasy mikstur. Chciałbym, żebyś mi dał ten klucz. A z jakiej to okazji? Chciałbym się rozejrzeć po komnacie Sejana. Tak. W sumie, dlaczego by nie? Nic mi do tego. Kiedy następnym razem Oliver każe mi uzupełnić zapasy mikstur, możesz to zrobić zamiast mnie. A kiedy dostaniesz taki rozkaz? Nie mam pojęcia. Wróć do tego tematu za jakiś czas, a jeśli otrzymam rozkaz, dam ci klucz. Dobra, na razie w takim razie sprawę alchemika mamy zamkniętą. Mam 8 punktów nauki. Nie pamiętam, ile jest na zbieranie trofeów, ale trzeba się tego w miarę szybko nauczyć, bo później nam się to przyda. Więc myślę, że na razie się nie będziemy uczyć tutaj siły i zręczności. Chyba, że sobie damy po 2 do każdego, żeby mieć 15. Nie no, przydałoby się przebić po prostu do myśliwego. Tylko, że to będzie trudne, dlatego, że tam jest młyn totalny. Czy ja mam w ogóle jakieś pieniądze jeszcze? Nie mam pojęcia. Zróbmy sobie zapis i wczytajmy grę, tak na wszelki wypadek.
Nie no, widzę. Chwila. Widzę, że gra jakoś ma problemy z muzyką. Wszystko inne działa, tylko nie muzyka w grze, więc chyba to taki tutaj niestety trochę błąd tego moda. Gościu otworzył na wpół drzwi, to trochę dziwne. Ty, a kim jest Jonas? Ej, stój! Siema, stary. Co jest? Dziwne. Witaj. Ingolf, nic już nie pogadamy, to nie. Alchemik, podstawowe szkolenie. No, nie zostało nam nic innego, tylko sobie pochodzić na dole. Co tu się dzieje w ogóle? Czemu ja nie słyszę tego? Słyszę dialogi, a nie słyszę, jak ludzie wyciągają broń. Jonas. Chwila. Witaj, Jonas. Wszystko w porządku. Witaj, Roland. Tak, wszystko w porządku. Ale kogo to dziwi? Co się dzieje na ETH Anosie? Para topielców, która sprawia nam tutaj trochę kłopotów, nie stanowi żadnego wyzwania, prawda? Witaj, Jonas. Znów na posterunku. Przestań, chłopcze. Zawsze jedno i to samo. Okej, widzę, że gościu ma problemy. Ja też mam problemy, bo nie wiem, dlaczego nie słyszę, jak ludzie wyciągają broń, a normalnie słuchać dialogi. To jest dziwne trochę. No nic. I nie ma też w ogóle muzyki. No niestety, czasami tak bywa w tym modzie. Zróbmy tak. Przydałoby się pogadać tutaj z ludźmi, ale to są kolejne dialogi i szczerze mówiąc nie chcę się tego robić trochę. Więc na razie sobie weźmy, pozbierajmy rzepę. Myślę, że to jest dobry pomysł. W ogóle pozbierać tutaj przedmioty to jest dosyć dobry pomysł. Fajnie by było stąd iść w stronę myśliwego, ale tam jest dużo wilków. A problem tutaj z wilkami w tej grze, przynajmniej na tym początkowym etapie, jest taki, że te wilki zachowują się jak młode, czyli one nie doskakują do nas, że tak powiem, i to stanowi często problem. Czemu tutaj nie ma muzyki? Nie, spróbujmy się wczytać, może się naprawi. Nie, dalej nie ma. No to nie. Tutaj jest taka śmieszna wysepka. Coś by tu mogło być, ale nic tu nie ma. Nie rozmawialiśmy jeszcze z węzelem, który jest w środku, tak jakby tam w zamku. Ale nie bez powodu. Dlatego, że no, z nim rozmowy są dosyć długie. On nam opowiada dużo historii, które są tutaj na Atanosie i nie tylko. I dużo ludzi mu nie wierzy. Uważa, że on bredzi. Ale on nie bredzi. Ej, no ja nawet nie słyszę, jak przeciwnicy do mnie biegną. To już jest dziwna rzecz. Tutaj musimy bardzo uważać właśnie z tymi wilkami, bo one nie doskakują kompletnie. Niestety na razie skurowania nie umiemy. I widzę, że na szczęście te wilki mnie atakują pojedynczo, więc możemy coś tutaj wykminić. Ja bym tylko nie chciała, żeby ten wilk tam zaalarmował resztę, że ja mu coś robię. Czemu ja nie słyszę w ogóle? Dziwne to jest. No ale tak, przebijemy się, to już będzie na pewno przyjemniej. Później w tym lesie i tak się nam zrespią ci przeciwnicy, więc to nie będzie jakiś tam duży ból. No tu już jest watacha, która mnie atakuje cała. Niedobrze, nie przeżyjemy tego. Szczególnie, że ja nie mam dobrej walki bronią. No niestety. A może jednak się uda jakimś cudem? Nie no, wątpię w to. One mnie tak gryzą, że się raczej nie uda. Ja mam bardzo mało HP. Nie. Niestety się nie udało. Czemu w tej grze nie ma muzyki? O co tu chodzi? Nie mam pojęcia. W ogóle nie ma dźwięków otoczenia. Wiecie co, ja włączę i wyłączę grę, bo coś mi tu nie pasuje. Dobra, moi drodzy, jestem z powrotem i widzę, że już wszystko działa, więc to był jakiś dziwny błąd.
Zróbmy sobie zapis. I te wilki, albo przydałoby się wyleczyć i wtedy mam z nimi szansę, albo je ominiemy. Ale wydaje mi się, że chyba leczenie się będzie tutaj lepszym pomysłem, zdecydowanie. Więc spróbujmy. Byleby tylko się na mnie te trzy rzuciły, to będziemy w stanie to zrobić. Wow, nawet się dało tego jednego odciągnąć. Nawet mi jakiś krycik wszedł. Jak widzicie, właśnie te wilki, one nie doskakują. To jest powodem tego, że tak jakby w tej grze jest coś takiego, że co wyspa, czy co jakiś jakby element w grze, przeciwnicy zyskują. Troszkę. Przeciwnicy zyskują na, jakby to nazwać, inteligencji i na siłach. I są później właśnie wytrzymalsi, silniejsi i tak dalej, nie? No tutaj się musimy przebić akurat do myśliwego, żeby nas co nieco nauczył. To jest o tyle przyjemna rzecz, że mamy na to punkty, dlatego też czekałam. Bo będziemy się troszeczkę na początku męczyć z tymi przeciwnikami. Czy jest szansa, żeby podbiegł do mnie jeden? Myślę, że szansa jest, ale dosyć nikła. Nie no, widzę, że to jest do zrobienia. Wiecie, też później z czasem będziemy mieć lepszą broń i tak dalej. Więc to akurat na luzie będzie. Teraz tylko będziemy się tak troszeczkę mordowali. Szczególnie właśnie, że tutaj z tymi pierwszymi wilkami na tej wyspie nie da się robić taktyki na odskoczenie, bo one nie doskakują. Pamiętam, że mnie to strasznie irytowało, jak zaczynałam tutaj rozgrywkę. Wiecie co, możemy sobie zahaczyć o tego jednego wilka, bo on tutaj jest sam. To będziemy mieli go z głowy. Masakra, powiem wam, z tymi wilkami, naprawdę. Ale przynajmniej będziemy mieli za niedługo więcej punktów, będziemy mogli to rozdać i też będziemy mogli pójść wtedy już dalej z fabułą. Mamy też zadania do zrobienia. I będzie ich dosyć dużo, ale ja nie chciałam na razie się zajmować zadaniami, bo już mam trochę dosyć dialogów. Zresztą, no nie oszukujmy się. Dialogi są fajne, ale jak nie jest ich aż tyle. Fajnie, że da się je pojedynczo odciągać. To mi się akurat bardzo podoba. Że jest to do zrobienia. Czy wiadomo, teraz będzie mi się też prościej grało, bo w momencie, gdy grałam na poziomie średnim, to był on jednak bardziej wymagający od poziomu łatwego. No i tutaj raczej nie ma co się oszukiwać, prawda? Tu jest w ogóle też bardzo dużo przeciwników, jeżeli mam być szczera. Szczególnie już na pewnym etapie, bo one też się kumulują, dlatego warto chodzić po wyspie na bieżąco. Wiadomo, nie wszędzie będziemy w stanie się dostać, ponieważ są miejsca, gdzie już są trudniejsi przeciwnicy. I tutaj nie mam co jakby wątpliwości do tego. Ku temu nie mam wątpliwości, o. Może tak to powinnam ująć. Możliwe, że coś omijam. Ale możliwe też, że nie. No, dawaj, wilku. Widzę, że tak się szybciej bije. Dobrze, to jest fajny patent, żeby tutaj sobie pobić tych przeciwników. Czy tutaj też są wilki na mojej drodze? Tak, są wilki. Czy zaatakują mnie oba, czy jeden? Jeden. Tamten się nie triggeru... Dobra, jednak się striggerował. Co ciekawe, był poobijany troszkę. Chciałabym tego najpierw się pozbyć. Bo z tym już wtedy będzie prościej.
No jeszcze cios. Dobra, trochę się odsuwał. Robił jakieś dziwne rzeczy. Mamy parujący gulasz do siły, ale nie będę go jadła. Bo przyda nam się on później. Na zdecydowanie późniejszym etapie. Jest to jednak rzecz stała. Wyciągnijmy sobie łuk. Tu są szczury. Olbrzymie szczury. No to w sumie nie jest źle. My też zawsze możemy je ominąć i przejść sobie tak tutaj bokiem. Pobić troszeczkę ścierwojadów i wtedy możemy się przejść tam do myśliwego. Już jesteśmy bardzo blisko. Więc będzie dobrze. No i pięknie. Jak widzicie, ze ścierwojadami sobie dobrze radzimy. Powiedziałabym, że perfekcyjnie. Jest ich tutaj więcej. A czy ja muszę je wszystkie bić? Nie muszę. Możemy... O, proszę bardzo, goblinie jagody. Możemy się przejść dalej. I w sumie jesteśmy już przy myśliwym. Widzę, że myśliwego nam zaatakowały szczury. On mi trochę expa tutaj sksuje. Na szczęście udało mi się pokonać te szczury. Znowu jedna z tych głupich bestii. No niestety. Jedna bestia mniej. On mi tutaj trochę będzie ksuł. Tego ścierwojada też mi sksuje raczej. Albo i nie. Jedna bestia mniej. Dobra, ładnie. Udało mi się zgarnąć z nich rzeczy. To jest pocieszające. To co, porozmawiajmy z Klausem. Witaj. Witaj, Klaus. Ciągle w drodze i daleko od domu. Witaj, Rolandzie. Jak widzisz, w końcu jestem myśliwym i muszę gdzieś polować. Czym się tu zajmujesz? Jonathan, kucharz z zamku, zamówił u mnie 50 kawałków mięsa. Ale ich zdobycie nie jest takie łatwe, jak sobie wyobrażałem. Dlaczego? Masz jakieś problemy? Widzisz te ścierwojady? Stoją bardzo blisko siebie. I kiedy próbuję wybawić jednego, biegnie na mnie całe stado. A ja nie chcę zostać karną dla tych stworzeń. A gdybym ci pomógł w zdobyciu mięsa? Co? Naprawdę chcesz mi pomóc? Dlaczego nie? Teraz i tak nie mam nic specjalnego do roboty. Dobrze, umowa stoi. Nie pożałujesz tego. Jeśli przyniesiesz mi 50 kawałków mięsa, nauczę cię wszystkiego, co umiem. Pod warunkiem, że będziesz miał wystarczająco doświadczenia. No i dobra, o to mi chodziło. Ile my mamy teraz kawałków mięsa? 21. No to przed nami będzie polowanie jak nic. Wiecie, tutaj jest tyle potworów, na spokojnie. Więc trzeba będzie się nimi zająć. Jak widzicie, to nie jest jakieś trudne. Szczególnie jak bijemy ścierwojady. Dla nas to też jest plus, ponieważ będziemy mieli więcej punktów nauki. To jest znowu coś pod teksturami. Tam jest dzik. Ile on ma HP? 60. W teorii byśmy go ubili, ale nie chcę marnować sobie tutaj, wiecie, zasobów na skóry. Że tak powiem. Wolałabym sobie to zatrzymać, żeby mieć tutaj możliwość zdobycia. Prawda jest taka, że aktualnie sobie chyba na atanowskich ścierwojadach psujemy możliwość zbierania piór. Albo mi się wydaje. Czy ja potrzebuję do tego umiejętności, czy od razu zbieramy pióra? Nie, od razu. To spoko. Dzisiaj nam odcinek zleci na polowaniu. Także będzie fajnie. Powiem wam, że inaczej teraz przechodzę tego moda niż wcześniej i jestem zadowolona z tego, jak to robię. Że się nie skupiłam najpierw na wiosce, tylko jednak wyszłam z niej. No i proszę bardzo, zaraz będziemy mieli kolejny poziom. Tu coś... A nie, bo to łazi tam pod tym. Dobra. Tam jest jaskinia pod spodem i tam są bagienne te szczury. Te atanowskie, przepraszam, kretoszczury, ale tak naprawdę to jest trochę jak bagienny szczur.
Ważne, żebyśmy nie ekspili na razie na topielcach i z krwiopijcami też ostrożnie, z tego co pamiętam. Mamy 18 punktów nauki, bardzo przyjemnie to idzie. Czy tam jest dzik, czy tam jest szczur? Nie, jest ścierwojad, dobrze. To znaczy, że możemy się tędy przejść. I pozbierać jeszcze troszeczkę rzeczy. Mamy już też pierwsze rośliny stałe, czyli goblinie jagody. Siema, chodź tutaj. Widzę, że jesteś zajęty jedzeniem. Niestety mi dzika tutaj zeżar. Wiecie co, ja specjalnie z tego dzika, chociaż nie, bo ten dzik pewnie zniknie, to zbierzemy z niego mięso. Akurat mięsko możemy z niego zebrać. Tam będą po drugiej stronie jeszcze stworzonka jakieś. Tak jak mówiłam, ja na dzikach na razie polować nie chciałabym. Tu będzie trochę topielcy. Na razie na topielcach też nie. Będziemy potrzebowali bodajże 30 pazurów. Więc wypadałoby tutaj ostrożnie z niektórymi przeciwnikami, bo potem może ich nie być. Tu jest dzik. To podziękujemy. Jeżeli chodzi o dzika. Ile mamy tego mięsa? 28. No dobrze, to fajnie. Myślę więc, że w takim razie będziemy w kolejnym odcinku mieli możliwość uzbierać wystarczającą liczbę mięsa, ponieważ podejrzewam, że w tym mi się to niestety nie uda. Tych ścierwojadów jest na tyle dużo, że może być z tym problem. Czy wy widzicie, ile tych ścierwojadów tutaj jest? Mi się wydaje, że ich było mniej. Wydaje mi się, że gra mi dosłownie ich dała tyle, żebym miała możliwość zebrania 50 sztuk mięsa. Nie powiem. Pasuje mi to tutaj trochę do tego, że to jest bardzo możliwe. Ale czy to coś złego? Chyba nie. Wydaje mi się też, że nie będę raczej przyspieszała tego bicia, bo jest to całkiem przyjemna dla mnie możliwość do pogadania sobie z wami, do odkrycia jednak mimo wszystko wyspy. Powinnam się troszeczkę wrócić, żeby się przespać, niestety, bo jest tutaj dosyć ciemno. Ale na razie nie mam ochoty za bardzo wracać. Szczególnie, że musielibyśmy potem tutaj znowu iść. Ale też bądź co bądź, moglibyśmy sobie dać jakieś punkty w siłę albo w zręczność. Prawda? Niestety mnie dziobnął jakimś cudem. No nic, trudno się mówi. Tam widać przeciwnika w środku. To nie jest zwykły przeciwnik, jeżeli byście byli zainteresowani. Podoba mi się też, że gra nas informuje, jakby który przeciwnik ma na nas agro. Tam lata krwiopijca, nie? Bo się za szybko rusza, jak na mój gust. Jak my stoimy z tym mięsem? 33 kawałki mięsa. Aha, bo ja jestem od tej strony powoli. Kurde, to jest połowa rzeczy pod teksturami, to jest nie fair. A, tu ty się na mnie rzucasz. Teraz też powinno być nam prościej polować, bo jakby Klaus powinien sobie stąd iść już. Nie, widzę, że dalej tutaj jest. Ale on sobie ogólnie stąd w pewnym momencie idzie. Czemu te rośliny są pod ziemią i nie mogę ich zebrać? To jest akurat bardzo słabe. A to nie jest krwiopijca, to coś innego tu lata. Jestem bardzo ciekawa, co to jest. Dziki szerszeń, no to niedobrze. Z dzikim szerszeniem byśmy chyba nie chcieli sobie zadzierać. Tu jest bardzo dużo ścierwojadów, ale wydaje mi się, że aktualnie wrócimy. Tutaj bokiem. Bo robi się ciemno. Fajnie by się było jednak przekimać do następnego dnia.
Nie wiem, czy tutaj się respią przeciwnicy codziennie. Chyba nie. Tu jest coś takiego, że jak zrobimy jakąś fabularną... jakiś postęp fabularny, to oni się respią. Dobra, wybierzmy sobie jakąś fajową chatę. Go. I nie wiem, jak ten gościu się nazywa. Bez właściwego. A no tak, tutaj dostaniemy klucz za niedługo. Tu są ryby. To się też przyda nam do zadania. Niestety część jest też pod teksturami, z tego co widzę. A tu jest jeszcze coś ciekawego. Ekstrakt leczniczy, to też się przyda. Zdecydowanie. Tu jest chata, tylko że się boję, że mnie gościu z chaty zagada. Mam nadzieję, że nie. On będzie miał dla mnie questa, ale na razie nie chcę go robić. Chcę się tylko kimnąć do rana. Nawet do świtu możemy się kimnąć, tak szczerze mówiąc. Sieć do połowu. Na razie nie będę jej zabierać. Kurde, chciałam zrobić trochę krótszy odcinek, ale tak mi się dobrze gra i XP, że chyba zrobimy jednak dłuższy. No nie wiem. Myślę, że jeszcze parę ścierwojadów możemy zabić. Ewentualnie na koniec filmu się możemy wrócić i nauczyć się troszeczkę rzeczy. Tak naprawdę moglibyśmy całe te punkty wywalić w siłę, bo na spokojnie wbijemy jeden poziom, żeby móc się nauczyć tych rzeczy do polowania. Zresztą już mamy 31% kolejnego poziomu, więc to nie jest kłopot. To jest Hubert, kolejna osoba, z którą nie rozmawiałam jeszcze. Właśnie o tym mówiłam, że tutaj wszyscy się przemieszczają i tutaj kogoś znaleźć to jest naprawdę problem. I zastanawiam się, gdzie był teleport tutaj, żeby sobie pochodzić. Nie pamiętam niestety. No, ale dobrze. To już nie jest takie istotne. Mamy przynajmniej przyspieszenie, więc to powinno nam troszeczkę uratować tyłek. Pójdziemy do Bruna i nauczymy się co nieco. Pytanie teraz, gdzie Bruno będzie? Bo on tutaj zmienia swoją pozycję. Tu są rycerze. Tu Bruna jeszcze nie ma. Podejrzewam, że Bruno jeszcze sobie śpiulka. On ma gdzieś tutaj swoją... Tu śpią paladyni, on śpi wyżej. Tu jest kuchnia. Tutaj bodajże śpią panowie. Jest Bruno i widzę, że akurat wstał, więc to jest też ciekawa rzecz. Siłę. Chcesz tak? Dajemy sobie w siłę. Jak my z tym stoimy? Mam 18 punktów. Czyli w sumie możemy już się nauczyć wszystkiego, nie? 5. 10. 15. Mamy 28 i 3 punkty nauki. Z tego, co mi się dobrze kojarzy, to tutaj nam się próg teraz przesunął, tak jakby o wartość tej księgi. Tak? Czyli jeżeli byśmy... Nie w sprawie szkolenia. Czyli jeżeli byśmy dali sobie plus 3, to wydaje mi się, że jeszcze nie będziemy mieli progu punktowego. A nie, jednak jest. Jajco. Mamy 30, ale ten próg by wypadało przebić, wiecie? Dobrze. Dobra, więc... I tak musimy to zrobić niestety w taki standardowy sposób. Wydawało mi się, że tutaj się próg tak jakby przesuwał. No jednak nie przesuwał się. Mamy 28, czyli dajemy sobie plus 1. Mamy 29. I musimy sobie w nowy poziom jeszcze wrzucić, to dajmy sobie w zręczność te 2 punkty. Dobrze. No i dobra, i niestety to by było na tyle, jeżeli o to chodzi. Nie mamy żadnych punktów, ale ten punkt trzeba będzie przebić, żeby to miało więcej sensu. Dobrze, moi drodzy, wydaje mi się, że możemy zakończyć odcinek w tym miejscu. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Ja lecę montować dla Was ten film. Jeżeli Wam się odcinek podobał, to
tak jak już mówiłam, zachęcam was do zostawienia czegoś po sobie. I co? I w kolejnym odcinku spróbujemy zdobyć to mięso dla tego myśliwego. Zostało nam 15 kawałków mięsa, więc to nie będzie problem. A ja i tak bym chciała trochę jednak podekspić i tak dalej. Więc jakby to jest zamysł, żebyśmy i tak to zrobili. Więc będzie, moi drodzy, myślę, że całkiem okej. Dzięki wam jeszcze raz i do kolejnych filmów. Cześć!